W Centralnej Bibliotece Wojskowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego została otwarta wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Legiony polskie w fotografii i dokumencie. Droga Polski do niepodległości. W wystawie tej bierze udział nie tylko Centralna Biblioteka Wojskowa, ale również inne instytucje. Centralne Archiwum Wojskowe z Rembertowa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Historii Fotografii z Krakowa. Na wystawie prezentowane są najcenniejsze zbiory związane właśnie z legionami polskimi, a więc z formacją, dzięki której Polska odzyskała po 123 latach niewoli niepodległość. Ze zbiorów specjalnych są to oczywiście rękopisy, w tym patent legionowy, dużo grafik, fotografii, a z Muzeum Historii Fotografii są to oczywiście zdjęcia robione w roku 1914, więc bardzo cenne. Bohaterem tej wystawy tak naprawdę to jest Jan Włodek. Wielki człowiek. Jestem przekonany, że to był naprawdę wielki człowiek, dyplomata, pisarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, no człowiek ogromnie zasłużony dla sprawy niepodległości i później w okresie międzywojennym. Jan Zdzisław, dwojga imion Włodek, mój ojciec, będąc gimnazjalistą w Krakowie, w trzecim gimnazjum imienia Sobieskiego, już się zaczął interesować fotografią. I to w klasach przedmaturalnych, myślę, że dwa lata przed maturą. I zaczął je sam wywoływać. Rodzice mu udostępnili miejsce, gdzie założył takie małe laboratorium fotograficzne. Fotografie się zostały, ponieważ moja matka je uratowała w czasie pożogi II wojny światowej. I tylko temu zawdzięczamy, żeśmy mogli dzisiaj tutaj dostarczyć te fotografie na tą wystawę. To dzięki mojej matce, która pieczołowicie wszystko zachowała, dlatego że ojca Niemcy zamordowali w 1940 roku. W 1914 roku, jak marszałek Piłsudski zaczął tworzyć legiony, zgłosił się ochotniczo do legionów. Został mianowany przez pułkownika wówczas Władysława Sikorskiego, późniejszego naczelnego wodza, który był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, chorążym oddziału samochodowego NKN.